Chciałbym się zwrócić do Was wszystkich o wsparcie, kto nas słucha, w sprawie poparcia dla księdza Wojciecha, naszego duchownego, naszego przywódcy. Dziękuję. Ja mam syna do komunii. Ja bym prosił bardzo, jak już uczył cały czas syna do komunii, wszystkie dzieci, żeby tej komunii udzielił. To jest bardzo bolesna informacja dla nas jako parafian i nie rozumiemy tego, jaki jest powód odejścia. Jak do tej pory nie mieliśmy do naszego proboszcza żadnych zastrzeżeń. Każdy jest słaby i upada, ale podnosi się. I chcielibyśmy jako parafianie, aby ksiądz Wojciech z nami został w parafii. Jeżeli ja mogę łączyć się, to również popieram tutaj osoby, które są za księdzem. Również dla nas jest to decyzja no, bardzo taka tragiczna. Ksiądz tutaj budował kościół, od początku tutaj z nim jesteśmy, jeszcze za czasów, kiedy stał namiot i mszę odprawiał, tutaj nam grał i śpiewał, organizował różne parafialne tutaj spotkania. Także chcielibyśmy, żeby ksiądz dalej został i nie widzimy tu żadnego powodu, żeby naprawdę nie znamy tego powodu, dla którego ksiądz miałby no, od nas tutaj odejść. Także bardzo prosimy o zmianę tej decyzji, jeżeli jest to możliwe, aby ksiądz z nami tutaj pozostał jak najdłużej. Dzień dobry, Ewa Karamon. Ja nie jestem parafianką tej parafii, ale specjalnie tu przyjeżdżałam z innego końca miasta, ponieważ tu była wspaniała atmosfera. Jest wspaniała atmosfera. Bardzo żałuję, że ten ksiądz ma odejść. Łzy się cisną po prostu do oczu. Nie powinno tak być. To jest wspaniały ksiądz, mógłby dalej służyć całemu tutaj społeczeństwu. Chciałam powiedzieć, że naprawdę nie rozumiemy decyzji księdza biskupa o odwołaniu księdza Wojciecha Bohaterowicza. Za atmosferę, którą stworzył w tej parafii, taką atmosferę, jaką stworzył w tej parafii, nie ma tego w całym Malborku. Tu przyjeżdżamy z innych parafii, tu ludzie przyjeżdżają brać śluby, tu przyjeżdżają ludzie chrzcić swoje dzieci. Tu jest nasz kościół i my zrobimy wszystko, żeby ksiądz proboszcz dalej z nami został. Chciałyśmy prosić księdza biskupa przede wszystkim o to, żeby nam księdza nie zabierał, bo to jest prawdziwy ksiądz z powołania. Przede wszystkim ksiądz człowiek, niematerialista, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza. Wybudował nasz kościół, my tu jesteśmy z nim bardzo związani i prosimy, żeby został po prostu. Decyzją księdza biskupa Dąbrowskiego, Jacka, zostałem zwolniony z obowiązków proboszcza naszej parafii. Jest to dla mnie decyzja trudna, ale przyjmuję ją w duchu kapłańskiego posłuszeństwa. Dziękuję Bogu i Wam parafianie, że mogłem w życiu doświadczyć bycia i posługi pośród Was przez te 16 prawie lat, że zbudowaliśmy Kościół ten z kamienia, ale także robiliśmy wszystko, aby budować ten kościół żywy. Więc będę zawsze dobrze wspominał Was wszystkich, przede wszystkim w modlitwie. I również bardzo gorąco proszę o modlitwę za siebie, aby mógł dalej posługiwać ludowi Bożemu i to jak najlepiej potrafię. Bywajcie zdrowi. Jak mówi dzisiaj Słowo Boże na zakończenie pierwszego czytania. Moi drodzy, w związku z tym właśnie wydarzeniem zmiany proboszcza w naszej parafii pierwszej zmiany, bo ksiądz Wojciech jest od początku parafii 16 lat. Kto wie, czy nie jest to czasami 1/4 życia, prawda? Jakby tak człowiek liczył i wiedział, ile Pan mu dał, a więc długi czas spędzony razem z Wami. I jestem tutaj, żeby podziękować księdzu Wojciechowi, żeby wyrazić wdzięczność w imieniu kapłanów dekanatu za współpracę.
współpracę, za wzajemną pomoc. Tutaj doświadczaliśmy od księdza Wojciecha. Moi drodzy, ci, którzy są dorośli, wiedzą, że czasami znajdujemy się w takim punkcie życia, że żeby pójść dalej, trzeba odejść po prostu. Trzeba coś opuścić, żeby coś osiągnąć. Że inaczej się nie da. Że to podpowiada nam rozum. W takich sytuacjach jak ta i wiele innych sytuacji życiowych są dwie rzeczy. Są emocje, które nami targają, ale też jest rozum, który pozwala sytuację ocenić, który zaprasza do szukania odpowiedzi na pytanie, a gdzie jest prawdziwe dobro? A gdzie jest prawdziwe dobro? Chciałbym Wam powiedzieć, że czasami jest tak ciemno, prawda, w naszych poszukiwaniach, że i rozum musi być wspomagany czymś jeszcze. Rozum musi być wspomagany wiarą. Musimy szukać u Pana Boga odpowiedzi. Zobaczcie, myśmy nie dobierali czytań dzisiejszej niedzieli. Pan Jezus mówi do apostołów, którzy są bardziej przywiązani do swojej relacji z Jezusem niż do prawdziwego dobra. Jezus mówi, gdybyście mnie miłowali, to byście się uradowali, że ja idę, że muszą odejść. Niech to też będzie jakieś światło dla tej sytuacji. Jeszcze raz księdzu Wojtkowi całym sercem dziękuję. Też wspominając moje początki bycia w dekanacie matur, gdzie doświadczyłem takiej osobistej, wyraźnej pomocy księdza Wojtka. Niech Pan Bóg błogosławi księdzu Wojciechowi, niech Pan Bóg błogosławi nowemu proboszczowi tej parafii. Nowym proboszczem został mianowany ksiądz Andrzej Piotrowski. Ten ksiądz, który jest proboszczem w Dąbrówce Malborskiej. Niech ksiądz błogosławi nam wszystkim, Wam, moi drodzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proboszcza. Tak jak matka, nasze dzieci miały tak próby, księdza Wojtka znają ale, i co teraz? Ale mówię, spotkajcie się z nowym proboszczem. Nie, to jest za krótki czas, żeby się rodzice spotkały. Start, ale my się nie zgadzamy z tym. Ale no, jak, słuchajcie, zobaczcie, na krzyk, na mnie. Ja przyszedłem tu podziękować księdzu Andrzejowi, no bo jesteśmy przyjaciółmi. Księdzu Wojciechowi, bo jesteśmy przyjaciółmi, to wszystko. No jesteśmy przyjaciółmi, ale niech ksiądz też zrozumie. Nas, także nie. Ale co teraz jest najdalej? To znaczy, że ksiądz nasz awansuje? Ale nie, teraz są na dobre i na złe, tak? Tak. No tak powinno być, tak? I dlatego... My chcemy mieć tego proboszcza. Także szczęść Boże, muszę... No szczęść Boże, ucieka, tak, no, po, można o pierwszej mam u siebie mszę świętą. W związku z tą informacją, my tutaj przygotowaliśmy takie pismo, chcielibyśmy mogli przeczytać. To jest list otwarty do księdza biskupa. My, jeżeli podpisamy parafianie, błogosławiamy 108 męczenników polskich Waldorfu, nie zgadzamy się z decyzją księdza biskupa dotyczącą odejścia księdza Wojciecha. Odejście naszego proboszcza było dla nas niepowetowaną stratą, której chcielibyśmy uniknąć. Szanowny księdze biskupie, bardzo prosimy o uszanowanie naszych uczuć, naszej wiary w sens naszej wspólnej egzystencji, to jest egzystencji księdza oraz nas, parafian. Prosimy o nierozdzielanie nas, ponieważ jesteśmy rodziną, a rodzina jest zawsze razem w dobrych i złych chwilach. Po mszy świętej na dworze z historii, jeżeli ktoś popiera naszą inicjatywę, to można się dać. Jest okazja, żeby
zgromadzenie członków rodziny nie może sprawiać tego, że nie pozwala się odejść komuś po to, żeby zdobył wykształcenie, żeby... Przecież w rodzinie to jest normalne, że jacy byliby, prawda, rodzice, którzy by na siłę trzymali dzieci, bo tak byśmy się przyzwyczaili do wzajemnego przekonania się, że teraz musimy być, nie wolno wam nigdzie, prawda, odejść, musimy być razem. Nie, no, rodzina to jest też taka wspólnota, która wie, że są potrzebne pożegnania. Także moi drodzy, wyjście po domu księdza Wojciecha, o to was bardzo proszę i szczęść Boże jeszcze raz. Ja przepraszam, że jeszcze raz chciałbym się zwrócić. O jakiej dobroci mówimy? Chciałbym poznać tą dobroć. Do jakiej dobroci ksiądz Wojciech od nas odchodzi? Dziękuję. W tym roku bierzmowanie i to ksiądz Wojtek powinien nas bierzmować. On jest najlepszy i... TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.